Witam, dziś pokażę Wam projekt prądnicy do elektrowni wiatrowej, jaki sobie wymyśliłem. Mianowicie chcę ją wykonać ze starego alternatora od auta. Tutaj miałem taki stary alternator, który był w uzwojeniu, tutaj było wszystko sprawne. Problem polegał na pierścieniach ślizgowych, po których ślizgały się szczotki. Mianowicie wygląda to tak, że stary wirnik stoczyłem na odpowiednią średnicę. Znaczy zebrałem nadmiar, który wypełnię tutaj, które przyjdą magnesy neodymowe. Ja zamówiłem, nie wiem czy będzie wystarczające, będą te magnesy, bo zamówiłem 2 mm grubości, 4 długości i centymetr są szerokości. Chciałem to zrobić jak najtańszym kosztem, a one były w miarę tanie i dlatego właśnie wybrałem te magnesy, bo dwucentymetrowe były już dużo, dużo droższe. Dlatego, a tak naprawdę robię to na próbę i chcę zobaczyć, nie chcę jakiegoś tam wielkiego wkładu finansowego w to kłaść. Zobaczyć tylko, jaki będzie efekt tego wszystkiego. Wykorzystałem tutaj stary wirnik, nie chciało mi się toczyć żadnego innego wirnika. Bez problemu można go wykorzystać. No, magnesy jeszcze nie przyszły, także nic na razie nie mogę dalej robić. Więcej pokażę Wam w następnym filmiku. Podkówka. Myślę, że da się może ją wykorzystać, nie będzie trzeba żadnych mostków prostowniczych stosować do tego. Zobaczymy, może uda się wykorzystać tę starą podkówkę z mostkiem prostowniczym. A jeżeli nie, to na Allegro jest sporo dostępnych mostków za bardzo małe pieniądze. No na razie dziękuję, więcej pokażę Wam w następnym filmiku, jak już obkleję wirnik, obkleję magnesami i będę to już składał. Później nagram filmik, jaka jest wydajność tej prądnicy, przy jakich obrotach, jakie napięcie wytwarza i jaką moc będzie można z niej uzyskać. Dziękuję bardzo. Witajcie, jak wcześniej mówiłem, pokażę Wam, jak obkleiłem wirnik magnesami. Wygląda to w ten sposób. Są tutaj na przemian bieguny, plusowy i minusowy. Magnesy jednak zastosowałem 2-centymetrowe, bo stwierdziłem, że 1-centymetrowe będą za wąskie i dosyć dziwnie by to wyglądało. Także zamówiłem inne magnesy, dwucentymetrowe, i pasuje to idealnie. Praktycznie jest taka sama powierzchnia, jak była wirnika, które pole wytwarzało wzbudzenie poprzez elektromagnes. Miały być takiej szerokości, także byłoby to stanowczo za wąskie. Tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem, bieguny są odpowiednio plus, minus. Tu przyciąga, tu odpycha. Tak jak być powinno. No i teraz zobaczymy, jak to będzie wszystko, jaka będzie wydajność, jak to złożę wszystko w całość. W następnym filmiku Wam pokażę, jak już będzie wszystko zmontowane. I zobaczymy, jak wprowadzę w ruch obrotowy tą prądnicę i jakie napięcie i natężenie się z tego uzyska. Co ważne, przy naklejaniu najlepiej jest przykleić sobie najpierw jedne bieguny, żeby nie stykały się tutaj te drugie magnesy, bo bardzo ciężko jest to ustawić. Po prostu pole magnetyczne przyciąga, rozpycha to i jest to wręcz niemożliwe, żeby to ustawić. Najlepiej właśnie sobie co drugi przykleić, tak jak ja właśnie zrobiłem, poprzyklejałem sobie najpierw te magnesy,
Na drugi dzień przykleiłem sobie te drugie, co prawda też było ciężko je ustawić, musiałem je przytrzymywać i obkleiłem to nawet tutaj taśmą na dystans, żeby po prostu, bo ściągało jedno do drugiego i ciężko było to ustawić do momentu, aż klej wyschnie. No tak to wygląda. Wszystko przymierzałem już stojan, wszystko wchodzi ładnie. Powinno idealnie płynnie chodzić, nie haczy żaden magnes, także jest podtoczone odpowiednio na odpowiednią średnicę. Powinno wszystko sprawnie chodzić. No magnesy nie są aż za bardzo mocne, bo to są cieniutkie magnesy. Ktoś jakby chciał uzyskać może większą wydajność tej prądnicy, to mógłby zastosować troszeczkę grubsze te magnesy. Wydaje mi się, że powinno być troszeczkę mocniejsza byłaby ta prądnica. Ja mówię, koszt takiego magnesu, jak ja zamówiłem, jest w granicach 3-4 zł za sztukę. No co prawda jest tutaj chyba 12 jest tych magnesów, także no około 50 zł z przesyłką coś w tej granicy to kosztuje, także uzbiera się tego. A większe magnesy, grubsze to około 10-15 zł, także koszt takiej zabawy to jest około w granicach 150 zł. Ja zrobiłem to na takich małych magnesach, żeby sprawdzić, jak to w ogóle będzie funkcjonować. Także usłyszymy się w następnym filmiku, gdy będę prezentował, jakie napięcie z tego uzyskam. Na razie dziękuję i zapraszam na następną część. Witajcie, alternator jest już złożony. Co prawda jest tak prowizorycznie złożony, ale już można sprawdzić, jakie osiągi można z niego wyciągnąć. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie dużo wydajniejszy i przy mniejszych obrotach będzie można uzyskać dany prąd. No ale jest, niestety nie udało się. Trzeba sporych obrotów, żeby uzyskać napięcie 12 V. Zaraz Wam pokażę. Podłączymy sobie to wszystko. Widzicie, przy najmniejszych obrotach mamy napięcie rzędu 1,2 V. Jest to naprawdę bardzo mało. Coś nam tu nie łączy.
jak widzimy, to karka musi chodzić na pełnych obrotach. Tutaj są obroty chyba na drugim biegu. Maksymalnie jest 2500 obrotów. O ile to dobrze to odczytuję. Dobra, zobaczymy, czy to oświeci jakąś żarówkę. Mam tutaj żarówkę 12 V, 45 na 40 W. Zwiększymy obroty. No jak widzimy, świeci tu jakoś, ale... No jak widzimy, szału nie ma. Przy pełnych obrotach to karki można, nawet nie można uzyskać 12 V. Co prawda żarówka świeci, bo alternator wytwarza spore natężenie. Ale żeby zrobić z tego elektrownię wiatrową i ładować akumulatory, to raczej się nie da. Po pierwsze by trzeba zrobić jakieś duże przełożenie, żeby wiatrak uzyskał takie obroty. Jest to alternator wcześniej, tutaj widziałem jego napięcie, natężenie jest chyba 70 A, także napięcie można z niego uzyskać, czy natężenie można dosyć spore uzyskać. Tutaj mamy chyba, nie widać tego, tutaj 80 amper jest, tylko niestety być może tym powodem są za słabe magnesy. Także jeżeli będziecie robić coś takiego, to te magnesy, co ja używałem, to są magnesy 2 cm szerokości, długości są 4 cm, 2 mm grubości, 2 mm raczej się do tego nie nadają. Wydaje mi się, że jakby były mocniejsze, to sprawność by była większa tego alternatora. No ale cóż, test został wykonany. Mam nadzieję, że Wam to się przyda. Jak będziecie robić w przyszłości coś takiego, weźcie to pod uwagę, bo wyrzucicie pieniądze w błoto. Bo naprawdę no, przy takich obrotach będzie bardzo ciężko uzyskać takie obroty przy jakimś wiatraku. To by było na tyle. Dziękuję bardzo.